Elewację mamy, mówiłem. Depresji nie ma, elewacja. Jezus Maria. Obracaj. Mr. Moon. Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj zagramy sobie Band Canonem 1C, bo widzicie, najpierw był Band Canon 1, to C to jest wersja zmodernizowana, zaraz do tego przejdziemy. Tutaj w 68 Bofors zaczął robić te pojazdy i to, co my tu mamy tak naprawdę, to jest przedłużony kadłub STRV-ki 103. Tak, jest tego bezwieżowca, nie wiem jak nazwać, kadłubowca, tego dziwnego szwedzkiego MBTK-a po prostu. Także to jest ten sam kadłub, tylko on został zmodyfikowany, przedłużony i z tyłu założyli po prostu na niego wieżę z ogromnym działem 155 mm jako artyleria i mamy tutaj automat ładujący, który przez to, że to jest automat ładujący właśnie, że to nie załoga ładuje, tylko ten mechanizm z tyłu, to ten pojazd waży aż 53 tony i od 52 do 53 ton tak naprawdę ważył mniej więcej. I dzięki temu automatowi, po pierwsze był bardzo drogi, a po drugie był w stanie wywalić wszystkie 14 pocisków, które ma tutaj w tym magazynie u góry, w 45 sekund. Także kosmos. Ale przez to, że był dość drogi, no to po prostu było ich tylko 26 zbudowanych i na więcej armia szwedzka stwierdziła, że no dobra, ale to bez przesady, no nie potrzebujemy aż tyle. 26 im wystarczy absolutnie. Wersja 1 od 1C różni się tym, że mamy tutaj po prostu zmodernizowany układ napędowy. I to przechodziło tą modernizację mniej więcej w tym samym czasie co STRV-ki 103. I tyle. I tutaj parę innych pierdół jeszcze usunęli, dodali, bo po prostu widzieli, co się przez parę lat zużywało, co nie. Więc pozbyli się zbędniejszych rzeczy, parę rzeczy podkręcili, tak, silniki właśnie czy coś i tak naprawdę tyle. No i ta zmodernizowana wersja to jest wersja 1C, którą mamy w grze, czyli wątpię, żebyśmy Band Canon na jednym miejscu zobaczyć, bo to byłoby praktycznie dokładnie to samo z perspektywy gry, tylko troszeczkę wolniejsze, nie? Dlatego pewnie w grze zostały dodane Band Canony 1C, te zmodernizowane. Wycofali je ze służby dopiero w 2003 roku, to jest dość ciekawe, więc teoretycznie niedawno. No i teraz stoją gdzieś tam po muzeach, etc. i tak naprawdę tyle, nie? Także jeżeli chodzi o ten pojazd w grze, bardzo mało pancerza, no bo to pojazd nie był frontowy, tylko on sobie miał stać z tyłu i zapewniać ogień pośredni. O ile tak to się nazywało, o ile dobrze pamiętam, bo bezpośrednio to jak się widzi wroga, ogień pośredni to jak się wroga nie widzi, a to jest artyleria, która miała podnieść działo w chuj wysoko i napierdalać na paręnaście, jak nie parędziesiąt kilometrów tak naprawdę. Także no pancerz jest taki, żeby się konstrukcja nie załamała sama pod swoim ciężarem tak naprawdę i może wytrzymało ostrzał z broni ręcznej, nie? I tyle, bo to na froncie nigdy miało nie służyć. Tak jak mówię, stricte w pierwszej linii, tylko no, to sobie się działo z tyłu i sobie napieprzało. I faktycznie mamy tu automat ładujący, który ma swoją animację i on przeładowuje w 3,2 sekundy. Mamy tylko 14 pocisków, z których wyjdziemy dość szybko na mapach, powiedzmy, gdzie strzelamy długodystansowo do kogoś, bo to będzie problem. Grałem już tym pojazdem dzisiaj po angielsku, pokażę wam klip z 2 km, zdjąłem ISA 3, tyle że wywaliłem przez to chyba 10 pocisków, żeby to zrobić. Dropping one more and trying to figure out how to move this my mouse. Yeah, I don't think I can. I have to like hit his turret. It's almost impossible with this kind of an optic here. You see, that was too high. That's the front blade, right? No, we got him. We got him. 2 clicks away. We destroyed an IS-3. Yes. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten, ale faktycznie ten pojazd pokazuje pazury dopiero w C-Cube'ie tak naprawdę. Jest ciężki do nawigacji między budynkami, mamy bardzo niewielki zakres ruchu działa. No i jest wolny i ciężko go całego w ogóle obrócić, etc., etc. No ale jak już jest tak, że przeciwnik jest przed nami, no to działo po prostu będzie miażdżyć. A i o pancerzu jeszcze jedno, zaskakująco jest on w stanie troszeczkę nawet wytrzymać ostrzał z samolotów. No jest to jednak 20 mm, więc siódemkami nas nie zdetonują, już potrzebują mieć jakieś 50 może albo jakieś działko, no nie? Czy coś takiego, żeby nas faktycznie tutaj pouszkadzać w miarę od góry. Co mi się podoba, jeżeli coś nas trafia w przedni pancerz tutaj,
o, to by był taki odruch, żeby w to strzelić przedni pancerz, żeby pocisk przeszedł przez wszystko, to tak naprawdę tutaj lwią część zajmują przekładnie i silnik. I one dużo zbiorą tego szrapnela i dość często po prostu ten szrapnel nawet nie dojdzie do przedziału załogi. Także jak to coś zobaczycie od przodu, to mamy machine gunnera, ale ten pojazd nie ma machine guna. Aha. Okej, tu jest dowódca, tutaj jest gunner i loader, czyli walicie w ten pojazd, jak zobaczycie w prawy policzek od przodu, jak na niego patrzycie. I wtedy, jak nie mają już tego działu nowego, no to można go sobie kombinować, gdzie go dalej dokończyć. Ale tak jak mówię, no z KM-ów od przodu może być problem, nie? Jak nie macie 50-tki na dachu, to nie. To po prostu nie przejdzie, nie? W każdym razie, dobra, bez zbędnego pierdolenia, przeskoczmy do pierwszej rundy i pokażę wam, jak to się spisuje. W moich rękach przynajmniej. Okej, no jesteśmy na mapie, na której będziemy stricte snajpić. Postaram się dostać gdzieś tutaj, także jesteśmy na mapie Adolfa. Jesteśmy pojazdem, który nie wydaje mi się, że powinien się poruszać w mieście, chociaż powinniśmy... Pierwsze życie pojedziemy, spróbujemy posnajpić coś, nie? Na początku. I zobaczymy, co się będzie działo po prostu. No, widzę, że tutaj dwie osoby mają dokładnie ten sam pomysł, więc tam będzie przeludnione. Zmiana planu, jedziemy do miasta. Trudno. No tak, no są tam snajperzy, ale BMP zdjęło dwa pojazdy właśnie. Więc fajnie. PT-76-57 jest w okolicach Alfy. To jest pojazd, który będzie po prostu nas rozdupcał cały czas. Tak mi się wydaje przynajmniej. Będzie najgroźniejszy przeciwnik dla nas tutaj. Pojazd przed nami. Szybko! O Jezus. Ile rzeczy tutaj może później tak teraz. O matko. Schowamy się w cieniu. No przed nami jest czołg ciężki, na pewno. Tak, jest tutaj zaraz za rogiem. Nie wiem, co to jest. A jest 6 albo T10A, to teoretycznie może zdążymy na niego wyjechać, zanim przeładuje. Ajajaj, przeładował na czas. Ty, ale czemu ty tu jedziesz? Dobra, lufa działa, rozwalona. Skymu mnie zdejmie teraz, tak? Powinien. Uderz go dziabnął. Gramercy! Ale to zdupcyłem, za długo czekałem. To się zastanawiałem, patrzyłem na killfeed i się zastanawiałem, który to był, co to właśnie strzelił, nie? Jak to był AS? No nie wiem, no nie zdążyłem, nie? Ale przeżyliśmy. Przeżywalność jest dobra tego pojazdu, problem jest taki, no, że pancerzy dużo nie ma. Gościu mi zamek działa, rozwalił samym KM-em, widzieliście to? Też niezłe, nie? O Jezus. Nie mam mobilności na to. A tu taki lajcik jechał fajny. Do dziabnięcia i no roz. Czy zastanawiam, czy to ja mu tą... ZSU 57 to jest. Czy to ja mu tą lufę działa rozwaliłem w tym T10? Czy nie ja? Mr. Moon! Po KM-ie. Po KM-ie. Tutaj jest to ZSU. Było ZSU. Ho, 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 ho. Jakiś lajt za mną jedzie. Czy to nie za mną? Jezus, za mną. O matko. O wow. Utknąłem na czymś, nie mogę się obracać. Chyba krawężnik mnie tak spowolnił tutaj. Boink! Ktoś za mną, nic tam nie widzę. Kurde, jakbym to C zaczął przejmować, a tu mnie zaraz jakiś samolot dojdzie. Dobra. Próbuję wycofać do C. O ty, ale heavika mamy pod naszym respem. A.
Przylecieli. Patrz, jak szybko leci. Zaraz mu się skrzydła udupcą. Cholera! Oczywiście, jak tylko się wychyliłem, nie? Minimalnie, no to już było po robocie. I tu jest ten heavy gdzieś, nie? I on mi przywali, zanim ja się zorientuję w ogóle, gdzie on stoi. Albo samolot mnie zdejmie. Patrzcie, z bombami już lecą. Za pierwszym przejściem mu nie wyszło. W mojej lewej jest ten heavyk. Nie mogę się samolotami martwić, bo co mam zrobić, nie? No co miałbym zrobić? No nie? Co miałbym zrobić? Dobra, UDESa 33 mamy tutaj, tak jest, UDES, zdaję sobie sprawę. Próbowałem się tam dostać wcześniej, ale mi się nie udało. A ja nie wiem, gdzie ten heavy jest, tu, ale chyba go tu nie ma już. Ty. Pewnie pojechał na C, to pewnie on C przejmuje. Okej. Okay. No dobra. Proszę, odczepcie się już samoloty ode mnie. A, Boże święty, zamek działa. Co to było? Tak w ogóle. Ten sam gościu się wrócił. Amunicja. Dobra, zamek działa sprawny. Cudem te rakiety chyba przeżyliśmy. A nie, co tu się z tym C dzieje? Ach, i że się odczep już, kurde bele, chyba już nie ma. Chyba już nie ma tych rakiet. Boink! Ajajajajajaj. Nie ma już rakiet. Nie, ale to naprawdę jestem w szoku, że to przed samolotami tak dobrze przeżywa, powiem wam. Boink. Oj, staranował mnie. Ale jaja. Ale ja nie wiedziałem, że taranowanie samolotami dalej działa. Powiem wam. Nie wiedziałem, że to dalej działa. No ale staranował mnie. No dobra, no. Zagramy jeszcze jedną. Panowie, nie jestem przekonany co do tej mapy z tym pojazdem. Ale zobaczymy. Zobaczymy. No gdzieś musimy jechać, więc pojedziemy tutaj do Alfy. Tutaj do góry wyjedziemy i stamtąd będziemy obczajać, co tu się dzieje w ogóle, nie? Dobra, zmiana planów jednak... Dobra, zmiana planów jednak, jedziemy dołem na Alfę. Bo przypomniałem sobie, że my tutaj żadnej depresji nie mamy, za to mamy elewację, więc do góry strzelać możemy, ale w dół będzie to problem, nie? Ciekawy jestem, co się tutaj z tego wszystkiego urodzi. Okej. Okay. No to jeden. O kurwa. Ja. Jeszcze raz. O! Przeżyliśmy Heeka! A on nie przeżył. Bo spotkaliśmy się z naszym, powiedzmy, rosyjskim odpowiednikiem, oprócz tego, że goście nie ma autoloadera, nie? Ale jaja. Przeżywalność jest no, naprawdę okej. Okay. Nawet nie straciliśmy ani jednego członka załogi, bo siedzi, bo kierowca siedzi tak daleko. Po prostu z tyłu, powiedzmy, nie? Zaraz pod wieżą, można by powiedzieć. Więc cały ten przedni element po prostu przyjął strzał i... Tak naprawdę nic się nam nie stało, oprócz tego, że jedną gaśnicę zużyliśmy. Nie wiem, czego się tu jeszcze spodziewać. Tam jest pojazd, rozumiem. Strzału na niego nie mam za to. I pojechał dalej. No dobra.
Tu w otwartym może wyjadę. Żeby się troszkę odsłonić od tych kanionów, czy... Znaczy nie kanionów, od tych... wyższych... pozycji po lewej. Dobra, alfę biorą, to biorą. Brawo, nasi biorą, no to gratuluję. No, tam jest jeden. I szybko strzela. Chciałbym go objechać i zaskoczyć, ale czy to się uda, wątpię. Pewnie mnie już widzi. Ale on też znowu nie ma depresji, bo to też jest pelota, nie? Ha! Elewację mamy, mówiłem! Depresji nie ma, elewacja... Jezus Maria! Obracaj! Mr. Moon! Więcej mi ich dajcie, więcej! Jeszcze tam jest jakiś zniszczyciel u góry. I samolot teraz będzie mnie chciał pierdolnąć, nie? Oczywiście. I uciekłeś. Wróci się po mnie jeszcze. Ja się tak nie obracam szybko, nie? Nawet nie wiem, gdzie jest. Detonacja amunicji, tak jest. A i oczywiście, że Suicide Runa zrobił tak naprawdę, bo meszkę miał na sobie. Oczywiście, oczywiście. A gdzie się tacy frajerzy znajdują po prostu, to ja nigdy tego nie rozumiałem, nie? Dlaczego ktoś miał wygrać w taki sposób, że zabiłeś mnie? No to masz to, kurwa, proszę bardzo, samolotem w ciebie wlecę. I oczywiście gościu po tym, jak się rozbił, to mu brakło już punktów i wyszedł z gry, nie? No ja pierdolę, naprawdę. Chodzi mi o to, że gościu był w myśliwcu. I w powietrzu była meszka 410, tak? I on zamiast się na tej meszce skupić najpierw, czyli zagrać tak jak powinien, a później może mnie dorwać, jakby mu została amunicja i w ogóle. To nie, to on po prostu tunel wyrzut na mnie i on ma wyjebane. On ma wyjebane na to, że jest powietrzu samolot, który z łatwością jest w stanie obrobić. On woli po prostu jednego revenge killa pierdolnąć i tyle, nie? Jeżeli któryś z was gra w taki sposób, to jesteście kurwa żałośni po prostu, przykro mi. Ale runda się już praktycznie skończyła, zanim ja drugi raz dojadę gdziekolwiek, to myślę, że na tym będziemy kończyć tutaj, nie? Po tej rundzie, bo mi starczy. Mówiąc szczerze. A, te samoloty się tam skupiają przy okolicach. Brawo, oni tutaj już oprócz... No, to mój wrak tam stoi, tak? I się nawet tak daleko nie zajechałem. Ale tych 5 fragów było bardzo przyjemne, muszę wam powiedzieć. No, zabawka jest fajna, nie? Przeżywalność jest spora, ale też będziecie dużo dedzić, bo to jest bardzo sytuacyjne. Bo pojazd ten jest po prostu diablo sytuacyjny, nie? Zresztą tak jak widzieliście. No, ale do samolotów, jak ktoś sobie myśli, oho, ja sobie to zdejmę, a to nagle cyk, działo do góry. Tylko szkoda, że tego jaka chybiłem za pierwszym razem, nie? No, nie jestem najlepszy w strzelaniu do samolotów. Nawet jakbym miał pelotę, to bym go pewnie nie strącił. No a tutaj, ej, strąciliśmy sobie dzisiaj 2 samoloty z tego, ja jestem zadowolony, nie? Także dobra, panowie, bez zbędnego pierdolenia, dziękuję za oglądanie. Bakan 1C, bardzo fajna zabawka. No Deep Canon, nie? No i do usłyszenia w następnym. Trzeba świat do mnie, to na misję,